moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Top 3 i dzisiaj będą to produkty do oczu, a dokładnie paletki cieni. Pokażę Wam dzisiaj trzy paletki, które są moimi ulubionymi paletkami, które uwielbiam stosować i które stosuję najczęściej, więc żeby nie przedłużać, przechodzimy od razu do rzeczy. Pierwszą paletką to jest paletka Collection Nude Grey Palette. To są odcienie takie brązowo-złote. Tak. Paletka ma oczywiście zabezpieczenie, co jest bardzo fajne. 6 cieni ma. Tutaj ma taki, muszę Wam pokazać, cień bazowy. Ja go często nakładam jako cień bazowy. Potem mamy takie 4 mieniące się cienie, ale w takich właśnie odcieniach szarości i brązu. Oraz jeden czarny, standardowy, klasyczny. Ja tą paletkę bardzo lubię, często ją używam, właśnie praktycznie tak na co dzień, to ja robię sobie makijaż właśnie w takich brązach, bo tak jakoś, nie wiem, no tak się przyzwyczaiłam, tak lubię na co dzień. Od czasu do czasu zrobię sobie jakiś taki inny makijaż, różnymi innymi kolorami, ale zazwyczaj na co dzień to są właśnie, idę w takie odcienie brązu, takie makijaże mi się najbardziej podobają, jeżeli chodzi o taki makijaż codzienny po prostu, tak? Tutaj oczywiście do tego jest aplikator, ale ja takich aplikatorów nie używam, więc tą paletkę bardzo, bardzo często używam. Cienie są bardzo dobrze napigmentowane, nie osypują się, wyglądają bardzo ładnie na oku, także naprawdę super. I paletka oczywiście, tak jak mówiłam już dawno temu, nie jest droga, bo to jest firma Collection i ta firma nie jest firmą drogą. Można ją dostać w Bootsie, w Wilkinsonie, jeżeli oczywiście ktoś jest z UK. I bardzo popularna jest tutaj ta firma. I to jest moja ulubiona paletka, jedna z trzech. Dobra, kolejna paletka to też jest paletka Collection i to jest paletka Nude Palette. Tutaj mamy już odcienie brązowe, kremowe. Też ma 6 odcieni. Jest oczywiście standardowo odcień taki bazowy. I tutaj zamiast czarnego jest taki ciemny brąz. Mamy różnego rodzaju kremowe cienie. Kremowe, no takie kremowe w sensie odcieniu, taki ivory. I brązowe, ale te brązowe tutaj są dwa takie. Oprócz tego trzeciego i one są bardzo, bardzo delikatne, także jak taki makijaż na co dzień, sprawdzają się świetnie. W ogóle te paletki są bardzo fajnie wykonane. O, kartka mi wyleciała, folia. Bardzo ładnie wykonane, wszystkie kolory tutaj widać, bardzo fajnie się je otwiera. Są naprawdę super, ja je bardzo lubię, mam 3 takie paletki, ale właśnie te dwie używam najczęściej, dlatego że to są takie kolory właśnie na co dzień i bardzo ładnie wyglądają na oku, można naprawdę stworzyć z nich super makijaże, na co dzień oczywiście, ale też na wieczorne jakieś tam wyjścia również. Cienie są dobrze napigmentowane, tak samo w tej paletce jak i w tamtej, nie osypują się i tak jak mówię, te dwa są bardzo, bardzo delikatne, także ja uwielbiam je używać, jak chcę zrobić taki, wiecie, makijaż bardzo delikatny, ale jednak, żeby to oko było takie ładniejsze, także naprawdę to są dwie, które najczęściej używam, jeżeli chodzi o markę Collection. I ostatnia paletka to jest paletka tym razem Maybelline The Nudes też. I tutaj mamy już różne kolory. Mamy też bardzo dużo brązów. Czarny, złoty, przepiękny. Także ja Wam pokażę. Mamy tutaj w tej paletce 12 kolorów. O, ona jest akurat otwierana plastikowo. Mamy 12 kolorów. Też ma bardzo dobre opakowanie. Przepiękny jest ten złoty tutaj. On jest cudowny, ten kolor. Bardzo ładnie też wygląda na oku. Ja w zeszłym tygodniu sobie robiłam makijaż z tym złotym. Czarny jest oczywiście, szary, brązy, taki biały z połyskiem, taki właśnie ivory odcień, taki bazowy, tutaj Wam pokażę, bazowy. I naprawdę są cienie takie mieniące się oraz takie matowe. Do tego oczywiście mamy taki aplikator, z jednej strony taki najzwyklejszy, z drugiej pędzelek, ale ja go nie używam. W ogóle w tych paletkach nie używam tych aplikatorów. Co najważniejsze, z tej paletki można wyczarować. O, teraz mi się nie zamknie. Momencik. O. Można wyczarować bardzo dużo makijażu. Ja Wam zaraz powiem ile.
13 różnych makijaży można wyczarować i tutaj z tyłu macie opis, jak można je używać. Można używać te cienie po 4, można używać po 3 albo po 2. Czyli w tym przypadku, ja Wam pokażę, można, wyjmę sobie ten pędzelek, mnie denerwuje, można użyć tych 4 cieni razem, tych 4 cieni, tych 4 lub po 2, tak, lub po 3. I można z nich wyczarować 13 różnych makijaży, także to jest sporo jak na taką jedną paletkę. I tutaj macie właśnie pokazane, jakie kolory i jak ją zastosować na oko. Także naprawdę super. Ja nigdy z tego akurat nie korzystałam, zawsze sobie sama robiłam tak jak ja chcę, ale ta paletka też jest super na co dzień, ja często ją używam. I powiem Wam, że taka paletka też jest dobra na wyjazd, dlatego że macie tutaj jedną paletkę z 12 cieniami, a możecie z niej wyczarować 13 różnych makijaży. Także jeżeli chodzi o wyjazd, to się sprawdzi bardzo dobrze i nie zajmuje dużo miejsca. Zresztą tak jak mówię, z tymi jest tak samo, jedna paletka na wyjazd jakiś, a możemy stworzyć różne makijaże. Także to by było na tyle, moi kochani. To są moje 3 ulubione paletki. Jeżeli chodzi o taki makijaż codzienny, bym powiedziała, bo właśnie ja, tak jak Wam mówiłam, najbardziej lubię w takich brązach iść, chociaż słyszałam kiedyś, że właśnie nie powinno się używać cieni takich, jaki mamy kolor oczu. Natomiast ja mam oczy no piwne, czyli takie, wiecie, piwne, a używam właśnie brązowych cieni. Ale mi się to akurat bardzo podoba i ja bardzo lubię takie odcienie i się nawet tym nie przejmuję. Nie wiem w ogóle, czy to jest prawda, czy nie, ale tak słyszałam. Nawet kiedyś, jak robiłam sobie makijaż, jak szłam na wesele, to właśnie mi makijażystka powiedziała, że ona nie używa cieni pod kolor oczu, dlatego ona mi nie zrobi makijażu w odcieniach brązu, tylko innym, bo mam brązowe oczy, czy ogólnie piwne. Więc tak, to były moje 3 ulubione paletki. Dajcie mi znać, czy którąś z nich używałyście i czy byłyście z niej zadowolone. Ja już Wam dziękuję serdecznie dzisiaj za odcinek. Widzimy się już w następnym filmiku. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa, pa!